Patrzcie, jeżeli wygram teraz, to tylko przez to, że przestawiłem swoje postacie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Drogi do Challengera i dzisiaj będziemy grać nasze placementy. Spróbuję gdzieś zapisać wyniki wszystkich gierek, które zagrałem na tym koncie, żebyście mieli porównanie albo zapis i mogli sobie sprawdzać i śledzić progres tej serii. To jest czwarty odcinek, nie wrzucam ich za często, to jest bardziej taka seria uzupełniająca mój kanał. Nie chcę spamować na moim kanale filmikami, które są po 35 minut, ale też fajnie pokazać, jak to od początku, od samego początku na nowym koncie wygląda wbijanie wyższej rangi. Tak więc zaczynajmy. Jesteśmy w grze. Na pierwszy item wziąłem sobie BF-a. Myślę, że teraz jest to bardzo wartościowy item. Można złożyć z niego Guardian's Angela. Można sobie złożyć Infinity Edge'a. Myślę, że naprawdę fajny item i opłaca się od niego zaczynać. A na karuzelach też jest całkiem ciężko go dostać, bo wiele osób później chce go wziąć, jak im brakuje jakieś właśnie itemki, tak więc myślę, że lepiej od BF-a zacząć i później sobie coś na spokojnie do niego dozbierać. Sprzedaję Ari, kupię tutaj wszystko. By jak najszybciej uzbierać sobie jakieś postacie na drugim poziomie. Jeżeli poleci mi tu znowu gold i później item, no to będziemy grać Open Four, ta strategia, o której opowiadałem już wcześniej na moim filmiku. Koreańska strategia, gdzie sprzedajemy wszystko, żeby jak najszybciej zbudować ekonomię i iść po jak największego loss streaka. Tutaj dwóch Kha'Zixów, fajny opening, możemy iść Voidów Assassinów, możemy iść Voidów Brawlerów, a możemy iść w Swordsów tak samo z Voidami. Zobaczymy, co nam tu jeszcze gierka da. Jak na razie poleciało 2 golda, tak więc tutaj jeżeli poleci, chociaż możliwe, że nie będę tego grał, nawet jeżeli poleci mi tylko jeden item. Mam już Fiora na drugim poziomie, tak więc nie chciałbym jej sprzedawać. A tak jak mówiłem, w tej strategii musimy mieć jeden item, 3 golda oraz brak postaci na drugim poziomie. Wolałbym tutaj sobie dozbierać jakiegoś Garena, zagrać Nobli oraz Knightów. O wiele lepiej by to wyglądało. Zobaczmy, co tu inni ludzie mają. Różdżka, Gunslingerzy, tutaj pas. Tristana. Już na drugim poziomie, żebyście mi znowu nie upominali. Taki zły nawyk, że mówię Tristiana zamiast Tristana. No niestety jest to jeden item, 3 golda, czyli najgorszy z możliwych startów, ale wpada nam Garen. Co teraz robię? Co robię? Sprzedaję. Chyba tak, chyba sprzedam Nidale, wbiję poziom, zagram sobie Noblów, zagram sobie Knightów. Myślę, że to jest bardzo silny opening. Chciałbym tutaj jeszcze dokupić Rek'Sai albo Lulu. Jeżeli mam zagrać Nobli, to nie chciałbym dawać itemów na postacie tak jak Fiora albo właśnie Lucian. Możliwe, że jemu dam po prostu to. Troszkę więcej robił. Tutaj jak wygramy, to sprzedam Warwicka, dokupię Lulu. Myślę, że to będzie całkiem ok. Powinniśmy wygrać przez to, że Darius ma właśnie Nobla na sobie. A Tristiana nie za dużo powinna zrobić versus postać, która ma Nobla. Z łatwością wygrywamy. Chyba tak zrobię. Kupię tam Lulu. Może jakiś sorców mi się uda złożyć. O nie. Teraz mam już trzech Voidów. Trzech Voidów. No jedyne, co mogę tutaj zrobić, to trzymać sobie Nobli z Knightami, bo jest to silny opening. A do tego próbować zabrać Voidów, Brawlerów i Sorcererów, żeby mieć jakieś takie przejście w mid i late game'a. Na razie nie będę tego Kha'Zixa wrzucał. Myślę, że te buffy, które mam, są silne i wrzucimy go za dwie rundy, jak wbije piąty poziom. Jak na razie nie ma co zmieniać. Z tym samym gościem walczę drugi raz. I znowu trafił mi się Nobel buff na Dariusie. Tak więc bez problemu powinniśmy wygrać. Ciekawe, mieli ten system poprawić. A jak na razie tego nie widać, całkiem często dostaję te same postacie, tych samych przeciwników dwa razy z rzędu. Albo co drugą rundę ich dostajemy.
Znowu wygrywamy, tym razem w overtime, ale już jest to dwa win streaka. Okej, spada nam Lucian, spada nam Lulu, spada nam Ari, kupujemy sobie wszystko, co tutaj jest możliwe do kupienia. Mordekaisera też możemy wziąć, bo jeżeli nam zostaje jeden golda, to no, lepiej kupić tego Mordekaisera, niż żeby to jeden golda nic nie robiło. To bym mógł dać na Garena tymczasowo, bo z tego można złożyć Guardians Angela. No, ale jak na razie czekamy. Teoretycznie mógłbym wyprzedać wszystkich Sorcererów i starać się złożyć Nobli z Knightami, wtedy bym uderzył sobie wyższą ekonomię. Ale jak na razie myślę, że nie jest to aż tak potrzebne. Póki wygrywam, to mogę trzymać to, co mam. Tutaj też powinniśmy wygrać bez większych problemów. I są już to trzy wygrane z rzędu, trzymamy 100 HP. Ten kolega ma piąty poziom, co znaczy, że musiał dostać 3 razy golda na początku. Co my tu chcemy? Luciana na drugi poziom, fajnie by było wrzucić. Rapid Fire Kanona złożyć, ale tego pewnie nie dostaniemy, bo dużo osób pewnie sobie weźmie te łuki. Łezkę możemy wziąć pod Static Shiva na Lucianie. Ale najbardziej bym chciał Armor pod Guardians Angela. Z tego co widzę, to nikt po niego nie leci, a jest to też Armor za 3 golda, tak więc bardzo fajnie się składa. Powinniśmy sobie go wziąć. I jak na razie jesteśmy w dobrej pozycji, jeżeli chodzi o tą grę. Teraz muszę pomyśleć, na kogo tego Guardians Angela wrzucić. Bo nie chcę go też wrzucać na postać, której nie będę sprzedawał. Na pewno bije poziom, rzucę Kha'Zixa. Możliwe, że tymczasowo po prostu na Kha'Zixa. Kha'Zix to nie jest postać, którą będziemy trzymać. Dwa razy Twisted Fate. Myślę, czy Sorcerery to jest dobre przejście z tego, co mam. Na pewno będę mógł wrzucić dwóch Sorcererów, z tym nie powinno być problemu. Przydałoby mi się trzech. Jak biję szósty poziom, to myślę, że poddam synergię rycerzy, a postaram się wrzucić Voidów, żeby mój Kha'Zix więcej robił, niż robi dotychczas. 4 win streaka, dostajemy już 2 golda więcej. Za tą rundę dostaniemy 6. To nam da 11 golda i już możemy jakoś tam powoli zacząć budować naszą ekonomię. Tutaj kolega ma 4 poziom i 69 HP. To nie jest to mocny początek dla niego. Dostajemy Poppy. Poppy na pewno kupię. Rzucę zamiast Dariusa raczej. Jest to mocniejszy. Mocniejszy Knight. Bazowo ma 200 AP więcej. Dariusa sprzedamy. Uderzymy poziom ekonomii. Jak na razie trzymamy to, co mamy. Nie za bardzo mamy co tutaj zmieniać. Po prostu szukamy par. Szukamy przejścia w midgame. Tak samo muszę nagrać wam też odcinek, jak grać midgame, bo wiele osób mnie o to pyta. I na razie zastanawiam się, jakby to w sumie zrobić, żeby to miało ręce i nogi, bo bardzo duża ilość czynników wpływa na nasz midgame. I co my możemy zrobić z tym gościem? Niestety możemy przegrać. O, Redemption jest troszeczkę za mocne w early game'ie. Jak nie mamy Red Buffa ani Morello. Plus gości ma jeszcze Voidy. Tracę tutaj 10 HP. Najgorsze jest to, że tracę właśnie winstreaka przed minionami. Jeżeli na minionach macie winstreaka i wygracie z minionami, lub nawet przegracie, to i tak dostaniecie tę ekonomię wyższą. Kennena kupię. Nie, w sumie nic poza tym. Bardzo niefortunnie się to złożyło, że trafiłem akurat na gościa, który był w stanie mnie pokonać. Bardzo źle mi się to złożyło. Gdybym trafił na kogokolwiek innego, to moja ekonomia jest w zupełnie innym miejscu. Dostałbym teraz za tę rundę 2 golda więcej. Ale nie ma źle nadal. Nie ma źle. Zobaczymy, co nam poleci. Liczę na łezkę albo na łuk. Bo najsilniejszy temy. Poppy nie trafiła z ulta, nieprzyjemnie. Ale i tak wygramy bez problemu raczej.
Pas oraz różdżka, bardzo fajnie. Możemy sobie złożyć Morello na Garena, możemy sobie złożyć Morello oraz Geana Kennena. Nadal mocna postać, dostajemy Swordsa. Napiję ten poziom. Myślę, żeby to tak zrobić jak na razie. Na razie chyba będzie ok. Na razie chyba jest ok. Jeżeli chcę mieć jeszcze przejście w Nobli, to nie chcę mieć itemów za bardzo na tych postaciach, żeby one utknęły, ale trudno, zagramy tak. Staramy się wygrać, staramy się zbudować tego mistrika jeszcze. Tutaj kolega ma Dragon's Claw'a, nie za dużo mu to da, bo rzuciłem sobie Voidów akurat i bije True Damage'em, tak więc bez problemu z nim wygram. Jeżeli wszedłbym jeszcze jeden Kasadin, okej, spada mi dwóch sorców kolejnych. W tym przypadku mogę sprzedać Ahri na pewno. Przejście z Luciana chyba też będę robił niedługo. Myślę, że możliwe, że to będzie dobra zamiana. Przydałoby mi się jeszcze sprzedać ten Poppy, myślę. Bo jeżeli gram Voidów, to znaczy, że mam Rek'Sai'a. Rek'Sai jest Brawlerem. Do tego chciałbym dozbierać też Cho'Gatha, który też jest Brawlerem. Tak więc miejsce na Knightów raczej będzie ograniczone. Oj, tutaj przegramy. Ale to jest gościu, który ma. Miał przynajmniej 100 HP niedawno. No taka mała przegrana i tak nam za bardzo nie zaszkodzi. No właśnie, wyskakuje mi Lucian teraz. Oraz Poppy. No nie jest fajnie. Musiałbym poddać Voidów, jeżeli chcę wrzucić Kennena. Mogę wrzucić Swordsów. Mogę troszkę przerolować, też by się przydało. Za dużo rzeczy na ławce, które mi się nie uzupełniają. Troszkę mnie to denerwuje. Myślę, żeby sprzedać Aurelion Sola. Na razie i tak go nie wrzucę. Na razie i tak go nie mogę wrzucić, bo musi on być na drugim poziomie. Na pierwszym poziomie nie będzie on robił za dużo. Tak właśnie mniej więcej chcę, żeby wyglądała moja kompozycja tak jak ten goście ma, czyli Voidy, Yordle oraz Sorcerery. Ale jak na razie to się w ogóle nie sprawdza, bo nic nie mogę zebrać. No nie jest fajnie. Naprawdę nie jest fajnie. Znowu tracę gigantyczną ilość HP. Przez to, że na ławce mam jedną postać na drugim poziomie i 3-4 pary. Chociaż jedna jakby się uzupełniła, naprawdę. Tylko jedna, żeby się uzupełniła. I wtedy już mogę robić switcha w Sorcerery. Tak to troszkę utknąłem na tym, co mam. Mam łuk. Do tego łuku mogę zebrać. Co ja mogę zebrać? Na pewno Morganę chciałbym zebrać, bo ma potencjał na Rapid Fire Kanona. Ale łezka też nie będzie zła. Tylko, że niestety i łuk jest na Morganie, i łezka jest na Poppy. I obydwie te postacie dadzą mi. O nie. Static Shift na Poppy nie będzie najlepszą opcją. No ale trudno, wezmę ją pod drugi poziom po prostu. Spróbuję wrzucić Redemption później zamiast Static Shiva i dawać. Spróbuję tutaj troszkę przerolować. Muszę znaleźć Cho'Gatha. Cho'Gath będzie spoko. Cho'Gath, Poppy. Mam Brawlerów, mam Voidów. Tracę Noble, rzucam Sorce. To nie jest Sorg. Na siódmym mogę wrzucić Sorców dopiero. Teraz na kogo to jest lepsze? Czy te itemki będą lepsze na Cho'Gathie, czy te itemki będą lepsze na Kennenie? Myślę, że na Kennenie troszeczkę lepsze będą.
prostu łatwiej go będzie wrzucić na wyższy poziom. Fajna ulti od Cho'Gatha. Niestety nie mogę mu pokonać tego gościa, bo nie mam postaci na drugim poziomie w ogóle. Niefajnie, niefajnie. Twisted Vi. Vengar. Jest tutaj Morgana na drugim poziomie, fajnie. Jest tutaj Vi. Twisted. Myślę, żeby sprzedać tą Poppy i wrzucić Kennena. Tak zrobię. Zrobię tak. Możliwe, że to jest troszkę błąd, ale ona mi się po prostu tutaj nie przyda. A Kennen z itemkami o wiele więcej zrobi. Miejsce na Lulu też raczej będzie ciężko znaleźć. Miejsce na Vegara tak samo. No nie, wszystkie postacie na 200 AP, 40, 120, 130. Niefajnie. Nieprzyjemnie to wyszło naprawdę. Twisted Fate, dwóch Rek'Sai'ów. Twisted Fate już jest prawie na trzecim poziomie. Tylko czy mi to coś w czymś pomaga? Potrzebuję znaleźć jednego Kasadina. Tak w sumie oprócz tego to już nie za wiele mogę znaleźć. Rzucić Vi na drugim poziomie, dodać Brawlerów, czterech. Później szukać zamiany zamiast Morgany to jakiegoś Aurelion Sola albo Kartuzza na drugim poziomie pod większy damage. Kennena w sumie muszę znaleźć na drugi poziom, to jest bardzo kluczowe, bo jak na razie to on robi słaby damage. Naprawdę słaby damage robi Kennen. Czy ja chcę rolować? Raczej nie, na razie nie. Tutaj jest Zephyr. Zephyr mi się nie przyda. Mogę spróbować złożyć kolejne Morello na Cho'Gatha. Mogę też złożyć Redemption na Kennena. Tutaj nie ma Morello. Tutaj jest Red Buff. Tutaj nie ma nic. Tutaj też. Też, jak na razie tylko jedna postać może ograniczyć to leczenie, tak więc myślę, że Morella byłoby bardzo fajnym itemem. Spróbujemy tą łezkę na karuzeli dorwać. Tutaj powinniśmy bez problemu wygrać. Gościu już ma 13 AP. Trzyma on sobie 50 golda, ale myślę, że może być za późno, żeby zrobić comeback dla niego. Wiele postaci mi tutaj może pomóc. Żadna z nich niestety. Jeden Twisted, jedna V, jeden Kasadin, jeden Kennen. Możliwe, że raz mogę zrolować. Nie, nie mogę. Dostanę 7 golda, wtedy będę miał 30, wyższy poziom ekonomii. Mogę też bić poziom teraz. To chyba będzie błąd, wbijanie poziomu tutaj. Bo zniszczę swoją ekonomię, a nie za bardzo mogę co dodać. Jedyne co to kolejnego Twisted Fate'a, on mi się aż tak nie przyda. Dlatego raczej byłby to błąd. Tą kompozycję powinienem pokonać. Bo Redemption nie powinno zadziałać, jeżeli mój Kennen się odpali. Może on się nie odpali, no to wtedy inna bajka. Oj, nie wygląda to ciekawie. Jakbym miał tutaj Cho'Gatha na drugim poziomie, to wszystkie te jardle byłyby zmiecione z powierzchni ziemi, naprawdę. Ile Cho'Gatha odbije? 175. To czemu jego damage się nie skaluje z sorcererami? Powinien dostawać 40% spell powera, a bije on po 175 nadal. AP. Ten Gangplank może boleć, naprawdę. Mam elementalistów. Zobaczymy. Myślę, że ten Gangplank może mnie zaboleć, naprawdę.
beczki z Rabadonem, jeżeli rozstawi. Boże, go wszyscy zlutują w tym samym momencie. Wszystkim się udało znaleźć Kennena na drugi poziom, tylko nie mi. Naprawdę. Czemu akurat w gierce, gdzie ma perfekcyjne itemy na Kennena, to wszyscy go grają? W tej kompozycji Kennen, w tamtej kompozycji Kennen, to w ogóle goście ma Gnara na drugim poziomie, a ja widziałem tylko jednego Cho'Gatha. Czuję tutaj łezki. Jakbym grał Noble, to mógłbym włożyć Kayle i bym prawdopodobnie wygrał tą grę. Tak, to zagramy sobie łezkę oraz pas. Będziemy mieć Redemption. Wtedy Kennen będzie wstawał z full HP po tym, jak padnie. Mam nadzieję, że to troszkę pomoże. Teraz biję poziom i przeroluję troszkę golda. Muszę znaleźć te postacie, które wzmocnią mój team, bo nie wygląda to za ciekawie. Może mogłem troszkę wcześniej wbić ten level, albo troszkę wcześniej zrolować. Potrzebuję Kennena, naprawdę potrzebuję Kennena. Cho'Gath, Kennen. Dobra, jak na razie wystarczy, myślę. Myślę, że jest ok. Tak, spróbujmy to rozstawić. Nie za bardzo mam pomysł, jak to rozstawić, bo mam bardzo dużo postaci, które powinny stać na front lane'ie. Nie wiem, że bardzo jak to pogodzić. Słabe ulti Kennena. Cho'Gath nie użył ulta, ale i tak powinniśmy wygrać. Vi zadaje ze swojego ulti duży damage. I wyrzucamy pierwszego gościa, drugi też już odpadł. Jak na razie jesteśmy na ostatnim miejscu, ale myślę, że moja kompozycja się wzmocniła wystarczająco, żebyśmy mieli szansę przetrwać troszkę dłużej. Może tego Kennena powinienem dać troszkę bardziej do przodu, żeby on to Redemption faktycznie używał. Spróbujemy tak zrobić chyba. Może tak? Może tak spróbujemy zagrać. Czego ja tutaj jeszcze potrzebuję? Na pewno Aurelion Sola, a drugi poziom rzucić zamiast Morgany, bo mam już wystarczające frontline, nie potrzebuję Morgany, żeby tam stała. Twisted Fate można by było zamienić, jeżeli nie wskoczą na trzeci poziom. I wrzucić Cho'Gatha na drugi poziom. No nie. Tragedia. Zupełnie zapomniałem o hextekach, ale nie powinno to za dużo zmienić, bo mój Kennen dostanie itemki? Dostanie itemki. Dostanie też Redemption. No niestety. Ale to było tragicznie zagrane z mojej strony, naprawdę. Ojej, nie mam za bardzo pomysłu na tą grę. Moja kompozycja wygląda na tak silną, a nic nie mogę zrobić. No dosłownie nic nie mogę zrobić. Dobra, Cho'Gath na drugim poziomie. Spróbujemy tak zagrać. Tak bardziej. Mam wszystko na drugim poziomie. Mam Kennena, mam fajne synergie, a wygląda jakbym nic nie robił. Naprawdę. Czuję się bardzo mocno. Gościu na pierwszym poziomie, na pierwszym miejscu ma szósty poziom i tylko 6 Yordle. Jak on to wygrywa, nie mam pojęcia. Dosłownie nie mam pojęcia, że ma tylko Yordle. Nie ma Knightów, nie ma Swordsów. Popi na prawie trzecim poziomie. Zobaczmy, co nam poleci. Dwie, trzy itemki jak na razie. Dragon's Claw, Ionic Spark, Silence. Husz, nie mam za bardzo na kogo dać Silence'a. Tak więc spróbujemy dać. Ludens Echo mogę dać. Z Echo i Dragon Claw'a.
Chyba tak. Chyba Ludens Echo Dragon Claw'a. To powinna być kompozycja, która naprawdę zaciągnie mnie daleko, a nie czuję tego jak na razie. Okej, fajna niebieska karta. Wszyscy powinni użyć swojego ultimate'a. Cho'Gath na drugim poziomie. No teraz już widać tą zmianę. Teraz naprawdę widać, że ten Cho'Gath na drugim poziomie to jest kosmiczny upgrade. Może zrobimy tu jeszcze jakiś mały comeback? Osoby, które są nad nami, nie mają wcale tak dużo HP. Tutaj ósmy poziom pił. Czy ja mogę pchnąć ósmy? Jeszcze nie mogę pchnąć ósmego. Potrzebowałbym tej rundy. Potrzebuję jeszcze przeżyć. Muszę przeżyć tą rundę. Wtedy pchnę ósmy poziom i wrzucę Jinx pod Hexteka. Myślę, że to będzie najlepsze, co mogę zrobić w tej kompozycji. No nie, Rengar na trzecim poziomie. Co to ma być? Jest szansa, że jeżeli Kennen zultuje, to mam szansę to wygrać, naprawdę. Cho'Gath też powinien zultować, bardzo fajnie. Okej. Wyszło bardzo dobrze. Dlaczego ten gość na poziomie, z Rengarem na trzecim poziomie nie mógł mnie pokonać? Przez to, że nie miał Guardian Angela, nie miał Blood Tistera. Ten Rengar miał duży damage, ale jeżeli został on stargetowany, to nie mógł on tego damage'u wykorzystać. Zajmujemy już gwarantowane piąte miejsce. Walczymy o top 4. Myślę, że moja kompozycja naprawdę jest wystarczająco silna, żeby mnie tutaj troszkę zaciągnąć jeszcze wyżej. Twisted Fate na trzecim poziomie. I mogę albo rozbić swoją ekonomię i wrzucić Hexteka. Czy Hextech mi tu pomoże? Versus tego gościa na pewno mi pomoże. Versus tego też. Versus tego też, okej. Pchnę poziom. Wrzucam Jinx. Ludzie tu nie są najlepiej rozstawieni. Jeżeli tu wyłączę trzy itemki, tu wyłączę trzy itemki, tu by mi się udało wyłączyć trzy itemki, to myślę, że mam dużą szansę, żeby tą gierkę wygrać. Walczymy na klona, na szczęście. Dla tych, co nie wiedzą, dlaczego walki na klona są takie łatwe? Przez to, że klony nie używają swoich synergii. No nie wygląda to wcale łatwo. Tak naprawdę to ja przegram na tego klona i to strasznie. Co tu się dzieje? Halo? Chociaż tyle, że jesteśmy w top 4. Naprawdę przegrałem na klona. I to tak potężnie. Morello chyba muszę wziąć kolejne. Chyba tak. Co tu się stało? Na klona. Rozumiem, że to był wygar na trzecim poziomie, ale ten wygar był bez itemów. Ja rzuciłem Hexteka tam na chyba Kennena z tyłu. No pierwszy raz widzę, żeby mnie klon aż tak pozamiatał. Kaylee Karthus. No fajnie, że mi takie podczempiony wypadają. Nie za bardzo ich potrzebuję. Karthus kolejny. Okej, okay. Jeżeli bym zdobył Karthusa na drugim poziomie, to tego Twisted Fate'a nawet na trzecim poziomie mogę się pozbyć. Na tego powinienem wygrać, jakkolwiek bym nie stał. Na tego też. Jedyne co, to ten Poppy. Przestawię się na lewą stronę. Myślę, że to powinno mi całkiem fajnie pomóc. Okej. Patrzcie, jeżeli wygram teraz, to tylko przez to, że przestawiłem swoje postacie. Przez nic innego tutaj nie wygram, niż przez to, że przestawiłem swoje postacie. Patrzcie, jaki ultimate od Cho'Gatha. I kolejny. Ale zamiata ten Cho'Gath. No pięknie, naprawdę pięknie. Wygrałem tylko i wyłącznie pozycjonowaniem teraz. Karthus. I nie mamy trzeciego Karthusa. Jest duża szansa, że jeszcze to wygramy. Z nim nie powinniśmy teraz walczyć. To możemy się ustawić pod innych przeciwników. I powinniśmy się ustawić pod. No po prostu Kennena na środku dam. Tą Vi zamienię. Może tak jakoś się ustawię. Jinx tam po prostu na mięso armatnie.
Walczymy z kim walczymy? Ale Hextech. Wyłączone 5 itemów. Kosmicznie duży Hextech. Cho'Gath Final Ultimate wraz z Kennenem. I bez problemu wygrywamy tą walkę. I top 3 gwarantowane. Tutaj jeszcze. Aha, myślałem, że ten odpadnie. Niestety nie odpada on. Skakuje Gnar, wyskakuje Kaylee. Karthus, jeden Karthus. Swain. Ohoho, jakbym miał Swaina na drugim poziomie, to te itemy z Kennena mógłbym przerzucić. On by miał demona. Czy to jest warto? Czy to jest warto? Na pewno by to było warto. Chociaż kurde, Veigar i tak by go one-shotował. Gdybym miał pieniądze, to na pewno bym się ładował tego Swaina i wszystkie itemki z Kennena przerzucił na Swaina, jeżeli wbiłby on na drugi poziom. Ale przez to, że nie mam za bardzo pieniędzy, to nic nie mogę zrobić oprócz tego, co mam. Jedyne co to Karthus mnie tutaj może uratować. I tego Karthusa nie dostajemy. To wrzucę na Cho'Gatha, żeby on przeżył sobie troszeczkę dłużej. Ktoś gra Hexteka? Tutaj nie. I tutaj też nie, tak więc mogę sobie swoje najlepsze postacie stawić wokół siebie. I nie będzie to miało za dużej różnicy. Aj, nie zdążyłem. On znowu nie przestawił swojej pozycji. Hextech tym razem bardzo słaby, niestety. Ale i tak to powinno wystarczyć, żeby wygrać. Patrzcie na Ultimate Cho'Gatha. Niesamowicie wielki. Jego Gnar właśnie mi bardzo pomógł. Wrzucił on Kennena, który był odpalony na Ultimate'cie. I kolega prawie umarł. Dostajemy w sytuacji top 3. Ten kolega dalej nie zmienia swojej pozycji. Na niego walczymy. A nie walczymy na klona, ok. Hextech na 6 itemów siada. Czyli on zmienił swoje ustawienie na jeszcze gorsze niż było. On nie pomyślał za bardzo. My wygrywamy na tego klona i gwarantujemy sobie top 2. Top 2. Zobaczymy, na kogo będziemy walczyć. Bardziej by mi się uśmiechało walczyć. No niestety, no właśnie na tej ordle by mi się bardziej uśmiechało walczyć niż na tego gościa z Rengarem. Okej. Teraz muszę to nieźle przemyśleć. Pozycjonowanie. Gdzie będzie skakał jego Rengar? Jego Rengar będzie skakał tu do tyłu. Chcemy, żeby on stargetował. Tak. Cho'Gatha chyba po prostu Karthusa dam tutaj, bo jego nie powinien nikt targetować w tym rogu. Tu dam Jinx. Dam sobie tutaj jeszcze Kassadina. On powinien wskoczyć w Kassadina. Zacząć bić tego Kassadina. Ale nigdy nie odpalić swojego skilla. Mój Karthus na drugim poziomie odpala Ultimate'a. I go nie używa, bo jest przerwany. No niestety, mogę przez to przegrać gierkę właśnie. Chociaż Kennen niesamowicie dobra ulti. I kolejne pierwsze miejsce. Jak widzicie, za tą gierkę dostaliśmy 100 punktów i awansujemy do brąza 3. Mam nadzieję, że utrzymamy takie tempo. Jak na razie wygraliśmy 3 gry, jedną na czwartym miejscu. Była to czwarta gierka z naszych placementów, jeszcze tylko jedna i dowiemy się, w jakiej randze wylądujemy. Mam nadzieję, że będzie to brąz 2. Ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Kolejny odcinek z drogi do Challengera. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.